takich zmianach tak, ale tylko przy takich zmianach, bo generalnie ja nie jestem fanem, wolę jak ta ciągłość jest i gramy, najpierw byśmy grali co 3 dni, więc tak. Tak, na pewno trochę inny bodziec, trochę też inna filozofia. Dobra intensywność była tych treningów, więc mam nadzieję, że pokażemy dzisiaj na boisku, że dobrze przepracowaliśmy ten okres i zwyciężymy w dobrym stylu. Dziś tak zawsze nowe rozdanie, ale trener nas uczula, że każdy jest ważny, że każdy zawodnik dostanie szansę, dlatego tych, co dezygnował trener do pierwszej jedenastki, na pewno damy się wszystko, a tak samo ważni są ci zawodnicy na ławce, bo oni najczęściej przesądzają do tego. Na pewno każdy ten gdzieś tam ma swoje wizje. Trener myśliwy jest na pewno ma swoją wizję, której bardzo się trzyma i na pewno to się zmieniło, to intensywność w treningu jest bardzo zauważalna, ale na pewno to poskutkuje. Każdy mecz jest inny, teraz jest nowa okazja, nowa szansa, żeby się pokazać znowu przed swoją publicznością, więc bardzo nie mogę się zaczekać już od jakiegoś czasu, żeby po prostu poprawić to. Tak, dobrze, no ci punkty jest to w Portugalii bardzo dobrze mać, no z Portugalią trudno było, ale dobrze, zmiana miasta. No i... Ale dobrze, no. Chłopacy mali 2 tygodnie, ja tygodzień, ale tak zawsze, wiesz, no moja robota jest trochę inna od chłopaków pola, no i jestem zadowolony, że mogłem tam być, nie, ten tygodzień ze Słowacją. Zawsze będą zmiany, niejakie zmiana trenera, ale zawsze jest 11 zawodników, w każdej drużynie jedna piłka, nie, tak jest to niejakie rzeczy, co się zmianili, no i ale... Wszystko nie można, wszystko zaraz, musi się czas, no trzeba czas, aby się zrobili te zmiany 100%. Zmiana dowódcy, natomiast ja przyznam, że w przypadku Widzewa gdzieś wyczuwałam, że do tej zmiany dojdzie. Wiadomo, że naturalnym dla naszej ligi jest, że do takich zmian dochodzi w przerwach na kadrę, więc też można było się tego spodziewać. Pretekstem takim z terminarza płynącym był fakt, że Widzew grał na Łazienkowskiej. Wiadomo było, że przydarzyć się tam może porażka, więc znowu będzie minusik dla tego już starego trenera. No więc nie byłam zaskoczona. Jakiś czas temu byłam zaskoczona, że tym następcą Janusza Niedźwiedzia ma być właśnie Daniel Myśliwiec, ale o tym też słyszałam od kilku tygodni, oswoiłam się z tą informacją. Cieszę się, że to jest kolejny debiutant wśród trenerów, którego dostarcza nam Widzew, bo tej młodej krwi trenerskiej uważam, że całej Widzew bardzo potrzeba. Tak, ale też Daniel Myśliwiec tak orbitował, jeśli chodzi o zainteresowania klubów. On też miał być trenerem... Bardzo była zainteresowana Wisła Kraków. Wisła Kraków, a wcześniej też mówiło się, że do Rakowa często pójdzie za trenera Papszuna, więc bardzo fajnie, że trener Myśliwiec jest, bo z tego co czytałem, to jest taki naprawdę umysł na poziomie Nagelsmana. On bardzo się inspiruje też Diego Simeone, Pepem Guardiolą, więc no myślę, że na pewno kibice tutaj nie będą się nudzić z trenerem Myśliwca. Ja jako osoba, która zwraca raczej z nikomu uwagę na media społecznościowe, akurat w przypadku Daniela Myśliwca od razu wychwyciłam tę jego nazwę. Tak, tak. Twitterową Myśliwiec. Jestem, tak. Piękne, no też będę obserwować.
Dawaj, panowie, dzisiaj mamy kurwa mecz przed sobą. Mamy 90 minut, każdy myśli kurwa o swoich zasadach. I my kurwa dzisiaj ten mecz wygrywamy, dawaj! Kto wygramy? Peter! Dawaj! Koncentracja sesji od początku, kurwa! Trochę lepsze, ale ja cały czas wierzę w naszych piłkarzy i cały czas wierzę w to, że ta akcja nabierze rumieńców. Natomiast bardzo dziękuję Bartkowi Pawlickiemu, że w końcu się przełamał i strzelił tę bramkę. Piękną, naprawdę piękną bramkę. Mocno ściskał za rozwiązanie kciuki. No i do przodu. A jaka atmosfera? Super atmosfera, widać. Nie, proszę Państwa, rzeczywiście, jeżeli chodzi o te trybuny wizerunkowe, to one są najlepsze na świecie. Ja tego nigdy nie będę ukrywać. Czuję się tutaj jak w domu. Zresztą po przeciwnej stronie Piłsudskiego, mojej liceum 23. Chodziłam tutaj, przyznam szczerze, czasami z lekcji się uciekało, żeby zdobyć bilet na Eintracht Frankfurt. Musiałam uciec z jednej lekcji historii, żeby kupić ten bilet. Dostałam ten bilet i tutaj było 1-1. Jesteś za młody, żeby pamiętać ten wynik, jesteś za młody, żeby wiedzieć, o co chodzi. Ale naprawdę, całe serce zawsze z Wizerem. Trybuny niepowtarzalne, najlepsze czerwone pochary ludzkie.
Najważniejsza rzecz, byliśmy razem. Nagroda, jeszcze raz podkreślam, zasłużona. Róbmy dalej swoje, a to dopiero początek. Dziękuję i gratuluję Waszego zwycięstwa.